jedziesz pierwszy raz, czego się obawiasz? Witam serdecznie z Koszalina. To jest mój pierwszy raz w życiu na torze. Pierwszy raz w życiu również na zupełnie innym motocyklu, bo na pitbajku MRF 150, więc mój stunt ridingowy motocykl czeka na mnie w garażu. A dziś po prostu rozgryzam tajniki jazdy po torze motocyklem pitbike. Słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki, bo tak naprawdę jutro zawody, wielki dzień. Tyle mogę powiedzieć, także teraz lecę, słuchajcie, do biura, bo muszę się zapisać. Jakie rady dla Ewy? Trzymaj gaz i nie hamuj. Kto hamuje, ten przegrywa. Radzę ci wychylać się mocno w zakrętach, składać się na prostych i powodzenia w tych zawodach. Co mogę doradzić? Nic, żeby traktować to jako zabawę po prostu. Najlepiej. Bo Ewę poznałam wcześniej na Speed Ladies w Poznaniu. Bardzo ją polubiłam, jest strasznie sympatyczną osobą i cieszę się, że dołączyła do naszego grona. Akurat trzeba się nie poddawać i jechać swoje. Tak, znam, ma obok nas namiot. To jest Ewa. Mam nadzieję, że będzie szybko jeździła, będzie jej dobrze szło w zawodach, będzie wygrywała. Podobno ma się pojawić Ewa, której jeszcze nie znam, nie udało mi się, ale no, z tego co wiedziałam wczoraj, to idzie jej dobrze, więc czuję konkurencję. Żeby uważała jednak na dziury i na zawrotkę, bo dziura jest na samym środku. Trzeba mieć dobrą nitkę. Trzeba jeździć z kulona, niech jeździ z kulona na prostach, na zakrętach bardzo złożona. Na pewno, żeby się nie stresowała, żeby się dobrze bawiła, bo wczoraj spotkałam ją na treningach i po prostu taka była biedna, było mi strasznie żal, bo boi się po prostu, że wszyscy oczekują, że ona tutaj super pokaże jakieś umiejętności, ale to jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest początek, więc ona niech po prostu ambicje wszystko odkłada na bok, niech się tylko i wyłącznie dobrze bawi, niech dojedzie cała do mety.